Co dzisiaj znaczy być chrześcijaninem? Przede wszystkim jest to wybór drogi życiowej. Są dwie. Wąska, która wymaga wiele wyrzeczeń i poświęcenia, która wiedzie do zbawienia, i jest droga szeroka, która wiedzie do zatracenia. Chrystus, mówiąc i zapraszając do wspólnoty, był świadomy, że nie wszyscy są zdolni, aby wszelkie warunki wypełnić. Ale też i nie przekreśla nikogo. Każdy ma szansę. Każdy z nas został zaproszony. Na świecie 1/3 ludności to chrześcijanie. Z tej 1/3 większość niestety nie wie do końca, co znaczy być chrześcijanem, chrześcijaninem. Co znaczy być człowiekiem wiary, co znaczy przynależeć do Pana Boga. Jesteśmy pozorantami. Pozorujemy pewne zachowania, o których mówi się, to Izajasz mówił, że ten lud czci mnie wargami, a w środku kryje się jakaś tam nieprawość i są fałszywi. Tacy jesteśmy, nie? Że jak nas widzą, tak nas piszą. Jak widzą, że jesteśmy dobrzy, to mówią o nas dobrze. Jak widzą, że rozrabiamy, no to mówią, że jesteśmy łobuzy. Jeżeli wiedziemy jakieś takie lekkie życie, no to też tam jakieś odpowiednie określenie się znajdzie. Nie? Ale co znaczy być chrześcijaninem dzisiaj? Kiedy tyle rzeczy się dokonuje, kiedy wiele spraw jest ważnych, istotnych, w walce o prawdę, o jakieś takie poszanowanie godności człowieka, kiedy mówi się o tolerancji, żeby szanować innych, bo mają inne poglądy, tylko że tolerancja to też jest taka jednostronna, nie? Że my mamy swoje poglądy i wy macie nas szanować, ale my was nie będziemy szanować. I stąd takie później kolejny zgrzyt, nie? Że jak to jest. Bo tolerancja taka jednostronna to taki jakby terroryzm, nie? Że my wam przystawiamy pistolet do głowy i wy musicie spełnić nasze warunki. Bo inaczej nie, no to śmierć. Miłość natomiast jest dwustronna. Że coś za coś. Że ja ci to daję, pełnię szczęścia, radości i tak dalej, ale też oczekuję od ciebie współpracy, zrozumienia, zaangażowania. No bo jeśli w związku ktoś jeden kocha, a drugi ma to gdzieś, no to ten związek nie ma szansy na przetrwanie. Będzie zwykłą męczarnią, nie? I będę szukał innego jakiegoś tam źródła pocieszenia. I to samo jest w religii, w wierze, w chrześcijaństwie, że Pan Bóg daje mi 10 przykazań, które pozwalają mi wieść dobre życie, zakończone szczęśliwym finałem. Pewnie, że to po drodze te przykazania niejednokrotnie złamię i się na nich potknę i będą takie, które mi przychodzą ze spokojem, będą takie, które za cholerę nie mogę udźwignąć. Ale ta moja wola walki pozwala mi właśnie stanąć właśnie wobec tych przykazań i powiedzieć, chcę spróbować. Kiedy czytamy takie słowa, że jeśli kto chce pójść za mną, nie bierze swojego krzyża, ten nie jest mnie godzien. Bo Jezus mówi, kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie śladuje. Kto zaprze się mnie i moich słów, tego zaprę się ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. A więc po pierwsze, no, chrześcijaństwo no to jest też zgoda na to, że biorę je z wszelkimi bogactwami, dobrem, ale też biorę z trudnościami. To nie jest stół szwedzki, kiedy ja przychodzę sobie, biorę ciasteczko, biorę sobie kanapeczkę, biorę sobie oliweczkę i tam szyneczkę, ale już tam, nie wiem, paszteciko to ja już nie chcę. Nie. To nie jest coś, co mogę sobie wybierać.
kiedy właśnie mówimy o tych przykazaniach. Przychodzi taki bogaty młodzieniec do Jezusa i mówi: Nauczycielu dobry, co mogę uczynić, aby osiągnąć życie wieczne? I w kontrze Jezus zadaje mu pytanie: dlaczego mnie nazywasz dobrym? Tylko Bóg jest dobry. I jeśli chcesz osiągnąć życie wieczne, zachowuj przykazania. Nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż, nie zeznawaj fałszywie, czci ojca i matkę. No spoko, nie? Zachowuję to od zawsze. Skoro zachowujesz przykazania, to teraz wchodzimy półeczkę wyżej, rozdaj swój majątek. Sprzedaj to, co masz i rozdaj ubogim. Ale jak to? No przecież ja tyle to gromadziłem, nie? Tyle pracy na to poświęciłem, żeby to osiągnąć, a ty mi mówisz, że mam to rozdać? To coś tu mi się nie zgadza, nie? Kiedy przeglądamy tam internety i memy, czasem trafiamy też na taki obrazek właśnie pokazujący ten koniec, tak? Kiedy człowiek z walizkami wypchanymi pieniędzmi staje przed świętym Piotrem, a Piotr mówi: tu zostawiamy bagaże, nie? Tu, w tym miejscu, bo tam ci są niepotrzebne. Nie zrobisz z nich tam użytku. Ważne jest, co jest w twoim sercu, nie? Ile tam dobra zgromadziłeś. Ile razy uczyniłeś się coś bezinteresownie, nie? No bo to jest waluta, która jest bezcenna. Dobro. A my dzisiaj z tym dobrem, no tak, jesteśmy trochę na bakier. No co znaczy być dobrym? Mogę być dobry z matmy, z chemii, z biologii, nie wiem, mogę dobrze tańczyć, grać w piłkę, rysować. Mam talent. Ale bycie dobrym to traktowanie drugiego człowieka z należnym mu szacunkiem w pełni. Dzisiaj właśnie tego szacunku chyba trochę brakuje. Łatwo jest kogoś zhejtować, jakoś tam oskarżyć, ale zobaczcie, ile wysiłku kosztuje powiedzieć słowo przepraszam. Łatwo jest, nie wiem, wyrządzić jakąś krzywdę fizycznie, materialnie, a jak trudno jest to naprawić. No, jeżeli komuś wybijemy dwie jedynki, no to nie wkleję mu ich na super glue. Nie wiem, jeśli ta sprawa pójdzie gdzieś tam na policję, no to później sąd i albo kratki, albo obroża na nogę, nie? Bo uszkodziłem kogoś. Tak samo materialnie, no, jeżeli tam przekroczę jakąś tam wartość mienia, straty, no to no też muszę ponieść konsekwencje, nie wiem, w zawiasach albo odsiadka. Pan Bóg w jakiś sposób chce pokazać, że jest inna droga.